Kozieckiego, który odjechał na zewnętrzną, wcisnął się mu pod lewy łokieć i wywalczył drugą pozycję, którą już utrzymał do końca wyścigu. Drugi wyścig tymczasem przed nami w Rzeszowie. Janusz Kołodziej, Edward Kennett, to jest para gości, a gospodarze Chris Hallis oraz Maciej Kuciap. Janusz Kołodziej na pewno bardzo zmęczony wczorajszym startem w Gorzowie Wielkopolskim. Pojedzie tutaj w kasku żółtym, w kasku czerwonym Hallis, w kasku białym Kennett i w kasku niebieskim Kuciap. No, mamy też dwóch reprezentantów Wielkiej Brytanii w drużynowym Pucharze Świata, Hallisa i Kennetta. No ale akurat Anglikom do finału awansować się nie udało. Odpadli w czwartkowym paraż. No i tam Edward Kennett spisał się słab. Jak będzie dzisiaj? Kołodziej, Hallis, Kennett oraz Kuciapa. Janusz Kołodziej doskonale zna ten tor, no i z reguły tutaj świetnie czuł się na torze w Rzeszowie. Jakieś kłopoty Macieja Kuciapy już po starcie, no i prowadzi Kołodziej. Drugi jest Hallis, trzeci jest Kennett, Maciej Kuciapa, kapitan drużyny rzeszowskiej, już zjechał na płytę boiska, więc jakiś defekt wielki, pech Macieja Kuciapa. My skupiamy się na rywalizacji Kołodzieja i Kennetta z osamotnionym Hallisem. Jak na razie wykowanek tarnowskich jaskółek zdecydowanie prowadzi. Ale ja mówiłem, on tutaj odbył już wiele, wiele wyścigów. Tor rzeszowski zawsze temu zawodnikowi bardzo odpowiadał. Może dlatego, że jest troszeczkę podobny, przynajmniej jeżeli chodzi o długość, do toru w Tarnowie, gdzie się wychował. No i z reguły, jak pamiętam, czy na meczach ligowych, czy na różnych turniejach, tutaj Kołodziej notował bardzo dobre rezultaty. No i teraz też prowadzi dosyć pewnie przed reprezentantem Anglii, a to już jest czwarte okrążenie z tyłu. Edward Kennett, który w tej rywalizacji się nie liczy. No i wygląda na to, że kolejny bieg wygrany przez gości. Tak jest, Kołodziej, Hallis oraz Kennett. Będziemy analizować, co też stało się tam Maćkowi Kuciapie, bo właściwie stanął zaraz po starcie. Przejechał tylko kilka metrów. Kołodziej, Hallis, Kennett, no i Kuciapa defekt. 4-2, drugi z rzędu taki sam wynik, a więc prowadzą goście w tej chwili 8-4. No i popatrzmy, kask niebieski. Tak, tutaj, nie wiem, wygląda to na spalenie się sprzęgła lub odpadnięcie jakiegoś elementu, który spowodował zgaśnięcie praktycznie silnika. Bardzo dobry start Janusza Kołodzieja, który poradził sobie z Hallisem od razu w pierwszym łuku. Tutaj próba odbicia tej pierwszej pozycji przez Hallisa, wejście szerokie, potem przycinka do małej, jednak Janusz na tyle szybki, że nie był w stanie do niego dojechać Hallis. Zresztą patrzył się na swój silnik Hallis, nie dowierzając, dlaczego Janusz odjeżdża mu na prostej, ale Janusz Kołodziej tak tutaj jeździ w Rzeszowie. Bardzo często tutaj notuje bardzo dobre wyniki, wiele razy tutaj jeździł i udowodnił od pierwszego wyścigu, że będzie tutaj dzisiaj rozrabiał, mówiąc żużlowo na torze. No tak, on ma być mocnym ogniwem, nie tylko w dzisiejszym meczu. No różnie to Januszowi w tym sezonie wychodzi. No mamy potwierdzenie, to jednak była awaria sprzęgła w motocyklu Maćka Kuciapy. No a wracając do Janusza Kołodzieja, no ten sezon taki różny w wykonaniu tego zawodnika. Znakomite występy przeplatane bardzo słabymi. Dobrze spisał się w drużynowym Pucharze Świata, no ale wcześniej nie awansował nawet do finału indywidualnych mistrzostw Polski. Na pewno to nie jest taki sezon, do którego przyzwyczaił nas rok temu Janusz. No kiedy jeździł naprawdę rewelacyjnie, teraz jeździ różnie. Zwłaszcza ma problemy na torach wyjazdowych, no poza pewnie dzisiejszym, na którym powinien sobie bez problemu radzić. Te wyniki na własnym torze w Lesznie są dobre, natomiast wyjazdy bywają bardzo różne. Z czego to wynika? Być może z niedopasowania sprzętu, być może z jakby nieogarnięcia tematu nowych tłumików, który również cały czas doskwiera niektórych zawodników i on jeszcze nie pozostaje jakby bez śladu na formę, czy też dopasowanie silników w przypadku niektórych zawodników. Też właśnie kwestia wykorzystywania silnika, bo każdy zawodnik ma inny styl jazdy, inaczej przygotowuje silnik pod siebie i może mieć większe trudności lub mniejsze w momencie prowadzenia tych nowych tłumików z dopasowaniem idealnym tego sprzętu. Być może Janusz należy do tej grupy, która ma więcej problemów jakby z synchronizowaniem tego nowego sprzętu. No tak, ale jak pamiętasz, w Tarnowie też różnie bywało. Miał Janusz znakomity sezon, później no, taki sobie bardzo przeciętny, no, zanim poszedł. Teraz próbujemy się, że tak powiem, czepiać tych nowych tłumików, dlatego że one wywołują dyskusję cały czas, chociaż już wszyscy pogodzili się i wiedzą, że nie ma innego wyjścia.